Chwała Bogu. Amen. Czy Bóg jest dobry? A dla kogo Bóg jest dobry? A niech podniesie rękę ten, dla kogo Bóg jest dobry. Chwilę, potrzymajcie chwilę, bo patrzę, dla kogo Bóg nie jest dobry. O. Chciałbym, żebyś się teraz zwrócił do osoby, która siedzi obok ciebie i żebyś osobie, która siedzi obok ciebie, powiedział: przedstawiam ci, to jest Duch Święty. Jak myślicie, czy jest to biblijne? Biblia mówi, Pan Jezus powiedział, że kiedyś, kiedy pośle Pocieszyciela, Ducha Prawdy, to powiedział, on będzie gdzie? Wśród was. Najpierw powiedział, będzie wśród was. A potem powiedział, jeśli go przyjmiesz, jeśli mnie przyjmiesz, jeśli uwierzysz we mnie. Słuchajcie, kwiatki są piękne, ale ja wandzi nie widzę przez te kwiatki. Można je tak... O. Nie będzie to niczym złym? Nie? Bo chciałbym wymalować portret Pana Jezusa i chciałbym, żeby Jezus był widoczny, a nie kwiatki. No nie, to tak na wiecie, no niby. I dlatego Pan Jezus powiedział, że będzie wśród was Duch Święty, więc być może jest tu jeszcze ktoś, kto nie spotkał się z Duchem Świętym. Czy jest tu ktoś, kto się nie spotkał jeszcze z Duchem Świętym? O, jest kilku. Dzięki, że jesteście odważni i że po prostu, bo wiecie, każdy z nas myślę, że teraz niedawno był prezydent Obama w Polsce, nie? Czy ktoś go z was spotkał? Ale widzieliście go w telewizji? Słyszeliście o nim? Tak, ja to o nim bardzo dużo słyszałem. Ale jest różnica, żeby słyszeć o kimś, a spotkać się z kimś i pogadać się z nim. Więc w tym względzie to przedstawienie, chciałem wam powiedzieć, że Duch Święty jest dzisiaj tutaj. I On tutaj jest po to, żeby wypełnić bardzo ważną rolę. Czy ktoś podpowie jaką? Tak. Wszystkie odpowiedzi są dobre. Zawsze wszystkie odpowiedzi są dobre. Ale nie zawsze ja myślę o tym, o czym ty myślisz. Więc dlatego... Tak, On nas pocieszy. Ale wiecie co? Tak jak my... którzy mamy Ducha Świętego, przedstawiamy Go tym, którzy jeszcze Go nie mają, tak Duch Święty pewnym ludziom kogo przedstawia? Mówi, słuchaj, tu jest Jezus. On chciałby wejść do twojego życia. On chciałby się, wiecie, tak miło usadowić na pewnym krzesełku, które jest w centrum twojego życia. On by chciał usiąść na tronie twojego życia. Kto do tej pory najczęściej zasiada na tym tronie? Właśnie to ja. To ego człowieka. Ja jestem najważniejszy. Ze mną się musicie liczyć. Jak ja powiem tak, to macie zrobić tak. Nie? W niejednej rodzinie tak jest. Tata mówi, tak to ma być zrobione. Dzieci pytają, czemu? A jak tata nie ma argumentów, to mówi, bo ja tak powiedziałem. I to ja zasiada na tronie. A Duch Święty jest po to, żeby nam pomóc abdykować. I powiedzieć, ja schodzę z tronu mojego życia i zapraszam Cię, Panie Jezu, zajmij tron. Ty bądź Panem, a ja będę Twoim niewolnikiem. Dobra. To tyle na początek. Ojcze, ja chcę Ci podziękować, że Ty kiedyś posłałeś na świat Pana Jezusa po to, żeby umrzeć za nas, po to, żeby nas pojednać z Tobą. Ale dziękuję Ci też, że posłałeś Ducha Świętego po to, żeby przyszedł do nas, po to, żeby mówił do nas, po to, żeby nas przekonać, po to, żeby przynieść objawienie, po to, żeby uwielbić Jezusa w nas. Dlatego ja, Duchu Święty, Ciebie zapraszam, żebyś Ty przyszedł,
I Ty przechadzał się, i Ty pukał. I Ty wstawiał się, i Ty... Panie, masz tyle różnego zadania, ale dziękuję Ci, Duchu Święty, że Ty jesteś w stanie to wypełnić, że Ty jesteś w stanie zapukać, Panie, nawet do najgrubszych drzwi, nawet najbardziej wygłuszonych drzwi. I Panie, ja dziękuję Ci, że w drzwiach naszego serca, gdzie klamka jest od środka, my możemy potem odpowiedzieć na Twoje pukanie, my możemy otworzyć dla Ciebie nasze życie i zaprosić Cię do Niego. Modlimy się o ten cud dzisiaj tutaj pomiędzy nami. W imieniu Jezusa. Amen. Czy ktoś z Was kiedyś palił ognisko? Strasznie głupie pytanie. Czy ktoś z Was wie, jak się pali ognisko? Co trzeba mieć, żeby zapalić ognisko? Ogień i drzewo. Czy jak ja Ci przyniosę takie 2- albo 3-metrowe kłody drzewa, takiego mokrego, ale takiego naprawdę dobrego, czy zapalisz ognisko? Chrust. Dla mnie, jak słyszę słowo chrust, to mi się kojarzy przy okazji których świąt. Moja babcia zawsze robiła chrust. Wiecie? I myśmy go jedli, taki smaczny, takie zwijane, nie wiem, jakiś tam. Jakaś podpałka, nie? Coś takiego. I słuchajcie, kiedy mamy już ten ogień, kiedy mamy podpałkę, kiedy mamy chrust, kiedy mamy drobne gałęzie i duże gałęzie i to wszystko zapalimy, wrzucimy do tego ogniska, to co się stanie po jakimś czasie? Co się stanie? A po jakimś czasie co się dalej stanie? Wypali się. I co wtedy jest? Żar jest wtedy, tak? A potem jak jeszcze chwilę to trwa, to co potem jest? A powiedzcie mi, jak jest popiół, to łatwo jest zapalić kolejny raz to ognisko, czy nie? Tak? Popiół się bardzo fajnie pali, nie? Popiół się fajnie pali, czy nie fajnie się pali? Usunąć. Wyciepać, jak to mówią na Śląsku Cieszyńskim. Wiecie? Ty i ja w naszym życiu, albo inaczej mówiąc, nasze życie to nie jest nic innego, jak co? Jak palenie ogniska. Żeby ognisko się paliło, to trzeba do ogniska co? Dokładać. Może jakiś brykiet, może jakiś kawałek drzewa. O, jak chce się mieć takie naprawdę, wiecie, fest ognisko i taki fest heiz, to można dorzucić węgla. Ja? Jak się podleje benzyny, to jest naprawdę dobre ognisko. Ale powiem Wam, im bardziej płynne coś dodajemy do ogniska, im bardziej lekkie rzeczy dodajemy do ogniska, tym ono się szybciej wypala. Im bardziej takie konkretne rzeczy dajemy do ogniska, tym dłużej się to ognisko pali, tak? Więc jeśli wziąć tą analogię, że żeby ognisko się stale paliło, musimy coś do tego ogniska dokładać, co? Ja wiem, że to jest... Jak ktoś z Was ma trudność w zrozumieniu tego, to proszę nie bójcie się i przerwijcie i powiedzcie, Andrzej, wytłumacz to jeszcze raz od początku, bo ja, to jest... Dla kogoś to może być proste, a dla kogoś to może... Chodzi mi o takie, innymi słowy, opowiedzenie o tym, czym jest nasze życie, używając analogii ogniska. To wszyscy rozumieją, tak? Bo przed chwilą do mnie tutaj ktoś podszedł, mówi, słuchaj, cześć bracie, fajnie, że jesteś, bo ja to lubię, że ty tak prosto mówisz. Nie? Bo ja jestem taki prosty synek, to ja prosto mówię, no.
Ale nie chciałbym, żeby nawet ktoś, kto tu jest na tej sali, nie zrozumiał tego prostego języka. To jest taka, wiecie, to się nazywa inaczej metafora, czyli takie coś, że ja na podstawie ogniska wyjaśniam komuś, czym jest życie. I tak jak do ogniska musimy stale dokładać różne rzeczy, żeby to ognisko się paliło, to co dokładają ludzie niby, znaczy nie niby, co dokładają ludzie, żeby ich życie trwało. I nie chodzi mi tutaj w tym aspekcie, wiecie, że żeby moje życie trwało, to na pewno muszę jedną rzecz robić na poziomie mojego ciała. Co muszę do tego ogniska dokładać? Kiełbaskę, nie? Jakiś chlebek, serek, warzywa, owoce, jakiś płyn, herbatę. Proszę? Tlen, oczywiście, że tak. Bo jak zatkam sobie usta i nóż, to życie się kończy, tak? Czyli na poziomie ciała potrzebuję, ale wiecie, my nie żyjemy tylko na poziomie ciała. Są też takie, ja nawet ich nie będę wszystkich nazywał, ale czegoś więcej też potrzebujemy, żeby nas napędzało w życiu. I jedną z takich rzeczy, która nas napędza w życiu, to wiecie co jest? To jest rodzina. Zgadzacie się? Żeby żyć, to ludzie mówią, ja chcę mieć rodzinę. I to nie jest nic złego, chcieć mieć rodzinę. I ktoś taki mówi, ojejku, jakby to było super, gdybym miał rodzinę. Jak będę miał rodzinę, to znaczy, że będę miał żonę, to znaczy, że będę miał dzieci, to znaczy, że ktoś mnie będzie kochał, że ja będę mógł kochać kogoś, ale będzie świetnie. Prawda? I ludzie żyją, dokładają te podstawowe paliwo dla mojego życia, to jest rodzina. I w pewnym momencie, mimo że tam do tego ogniska dokładają, nagle jednego dnia ognisko się wypaliło. Żona odeszła. Mąż zdradził. Różne przyczyny. Ale zwróćcie uwagę, że mimo, że ktoś był nastawiony, inni ludzie co dokładają do ogniska? Pieniążki. Nie? Jak będę miał pieniądze, to jest to, czego potrzebuję. Jak będę miał pieniądze, to mam wszystko. Dawniej się mówiło, kto ma owce, ten ma co chce. Dzisiaj się mówi, kto ma pieniążki, ten ma... Nie ma rymowanki. Tak? Ale wielu ludzi myśli, gdybym tylko miał pieniądze, to zaspokoję wszystkie swoje potrzeby. Wszystko będzie cacy. Jakieś 3 miesiące temu rozmawiałem z pewnym małżeństwem. Przyjechali do mnie i rozmawiałem z nimi. Ona miała 19 lat, kiedy go poznała. On miał chyba nawet, nie wiem, też 19 albo 18 lat. Ona była wierzącą dziewczyną. On był taki, wiecie, z innych kręgów. Nie znał Jezusa, ale bardzo szybko jak ją poznał, to też poznał Boga. No i pobrali się. I on miał jedno pragnienie. On miał jedno, jedyne pragnienie, żeby moja żona w moim małżeństwie miała się jak księżniczka. Zrobię wszystko, żeby moja żona ze mną w naszym małżeństwie miała się jak księżniczka. I zaczął robić wielkie wysiłki. Najpierw sam pracował na kolanach, ciężko, od rana do nocy. Jak już miał trochę więcej pieniążków, założył firmę, zaczął zatrudniać ludzi, wybudował taki potężny hangar, taką fabrykę. I po 14 latach troszczenia się o swoją żonę jak o księżniczkę, przychodzi do domu i dom jest pusty. Ona odeszła z dziećmi. Parę tygodni, czy jakoś tak wcześniej,
któryś z jego synów w niedzielę po południu, kiedy tata, bo już miał kilkunastoletnich synów i kiedy ten facet, który przyszedł do mnie i kiedy rozmawialiśmy, on mówi: słuchaj, wiesz, co było najgorsze dla mnie usłyszeć w moim życiu? Kiedy mój kilkunastoletni syn, dla którego ja się poświęcam od kilkunastu lat, któremu wybudowałem dom, daję pieniądze, daję zabawki, wszystko, co mu jest potrzebne do życia i każę mu coś w niedzielę robić, on mówi: tata, wypchaj się. Gdzie byłeś przez ostatnie paręnaście lat? To, co jego nakręcało do życia, to była rodzina, to były pieniążki, to była jego żona, ale miał pieniądze, miał wszystko, ale został sam. I tak naprawdę ognisko, do którego dokładał, było niczym innym jak czym? Kupą popiołu. Albo weźmy przykład, chyba wszyscy słyszeli, bo wiadomość obiegła cały kraj. Kiedy się przedwczoraj przygotowywałem, przeczytałem na internecie o Justynie Kowalczyk. Pewnie słyszeliście. Od 3 lat w depresji. Poroniła. Wiecie, leczy się psychiatrycznie. Chodzi do jakiegoś psychologa i tak dalej. Co było jej paliwem? Co ona dokładała do ogniska? Sport. Nie? Ona dokładała sport, karierę. Osiągnęła sukces. Ale w pewnym momencie jej życie stało się czym? Kupą popiołu. Albo weźmy, bo wiecie, żeby nie takie same jakieś, ktoś postanawia, że rzeczą, która mnie będzie w życiu napędzać, będzie miłość. Nie? No i wiecie, ludzie zaczynają szukać miłości. Najwięcej piosenek na świecie napisanych jest o czym? O miłości. Najwięcej filmów jest o czym nakręcone? O miłości. Ludzie szukają miłości i co znajdują? Seks przedmałżeński? Zdrady? Poprzez tą miłość ani się nie obejrzą, wchodzą w alkohol? W narkotyki i nagle życie zostaje czym? Kupką popiołu. Zwróćcie uwagę, że każda z tych rzeczy sama w sobie nie jest zła. Albo weźmy kogoś innego, kogoś, kto nakręca się w swoim życiu. Wiecie, ktoś został przez kogoś źle potraktowany. Ktoś został przez kogoś odrzucony. Ktoś został przez kogoś skrzywdzony. I teraz w jego życiu pojawia się najpierw gorycz. Potem pojawia się bunt. Potem pojawia się nienawiść. Aż w końcu pojawia się chęć zemsty. I niektórzy ludzie, pewnie oglądaliście nie jeden taki film, żyją tylko i wyłącznie dla jednego powodu, żeby się zemścić. Czasami jest ich są w stanie dokonać rzeczy, których byśmy powiedzieli, no niesamowite. Ale wiecie, główna motywacja, główne paliwo, które dostarczają do swojego ogniska, to jest nienawiść, to jest gorycz, to jest zemsta. I tak naprawdę, kiedy to potem obserwujemy, to co zostaje w ich życiu? Kupka popiołu. I dlatego myślę, że tak jak tutaj dzisiaj jesteśmy, być może życie kogoś z nas dzisiaj nie przypomina nic innego jak co? Jak kupkę popiołu. Być może ktoś sobie myśli,
Wszystko, co miałem, wszystko, co miałem do dyspozycji, wszystko, co chciałem, wszystko, czego pragnąłem, to wszystko jest bez sensu, bo wszystko, co miałem, się wypaliło. I my mówimy dzisiaj o takim syndromie wypalenia. Nie ma już nic, co by się liczyło. Nie ma już nic, co by mi dawało nadzieję. Nie ma już nic, co by mnie motywowało, żeby coś zrobić. I to nie jest ciekawy stan. To nie jest nic fajnego. I na to wszystko przychodzi Ten, którego przedstawiliśmy sobie na samym początku. Przychodzi Duch Święty, który mówi: hej, jeśli mnie wpuścisz, jeśli mi pozwolisz, jeśli otworzysz, to chcę ci przedstawić kogoś, kto kubkę popiołu może zamienić w co? W palące się potężne ognisko, które nie tylko daje światło dla ciebie, które ogrzeje nie tylko ciebie, które da, wiecie, jak się siedzi przy ognisku, no każdy z nas siedzieliśmy kiedyś przy ognisku i wiecie, mimo że może być ciemno dookoła, może być ciemna noc, może gwiazd nie widać na niebie, ale kiedy siedzisz przy ognisku, jest taka piosenka, przy ognisku, gdy siedzimy sobie wszyscy, coś tam dalej. Ja już to próbowałem sobie to przypomnieć, ale śpiewałem to ponad 30 lat temu i przy ognisku wszystko wygląda inaczej. Nie tylko ja mogę się ogrzać, ale i przy moim ognisku ci, którzy są wokół mnie, mają światło, mają ciepło, mają nadzieję, mogą popatrzeć do przodu i powiedzieć: nie wszystko się skończyło. I Bóg przychodzi i Bóg daje coś. Widzicie, to jest potwierdzenie, że ja mówię prawdę. Zawsze, kiedy komórka dzwoni w czasie wykładu, to jest potwierdzenie, że to jest prawda. Także dzięki ci, bracie, że nie wyłączałeś komórki, bo przez to potwierdzona jest prawda. Nie, tak. Nie. Takiemu komuś, kto komórka dzwoni na publicznym zgromadzeniu, to jemu jest przykro, wiecie, że no, kurczę, zapomniał, nie? No i teraz wszyscy, co jest ciekawe, że jak zaczyna komórka dzwonić, to nagle wszyscy... Pamiętacie? Nie wiem, czy wszyscy słyszeliście tą historię, bo ja tak zakładam, że ja już ją słyszałem nie jeden raz, ale pamiętacie, kiedy Mojżesz pasł owce? Coś się paliło, tak? Co się paliło? Ale nie ci, co znają odpowiedzi. Pamiętacie? Pewien krzak się palił. Ale Mojżesz, no gdyby ten krzak to był zwykły krzak, i się spalał i za chwilę by go nie było, to Mojżesz to by olał i on by w ogóle na to nie patrzył w tym kierunku. Ale Mojżesz się patrzył, mówi, ale... No te... Nie? Mówi, ale numer. Krzak się pali, ale się nie spala. Co jest grane? Podejdę bliżej i zobaczę. I wiecie, Bóg jest w stanie w twoje życie dać coś, a może kogoś, kto będzie motywacją do twojego życia, kto będzie cię nakręcał do życia, kto będzie sprawiał, że będzie ci się chciało żyć i że twoje życie będzie dawało ciepło, światło i wszystko inne, co jest potrzebne, żeby dało dookoła, ale tak naprawdę nie będzie nic ubywało. I to jest coś, co Bóg przygotował dla ciebie. I tutaj nie ma znaczenia, czy już znasz Jezusa, czy jeszcze Go nie poznałeś? Bo czasami tak jest, że my, którzy znamy Jezusa,
Przestajemy się patrzeć na Niego. Patrzymy się na inne rzeczy. On nam wystarczał do pewnego czasu, ale w pewnym momencie bardziej patrzymy się na coś innego. Bardziej zamiast do ogniska dołożyć to, co trzeba dołożyć, albo zamiast pozwolić Bogu dołożyć do ogniska to, co On chce dołożyć, to my tam dokładamy swoje jakieś rzeczy i nagle łapiemy się na tym, że znowu z ogniska robi się co? Kubka popiołu. Dlatego Bóg chce ci pomóc. On kocha pomagać innym. On po to przyszedł, żeby pomagać, żeby rozwiązywać problemy, żeby po prostu zamienić kubkę popiołu, żeby ją wziąć, jak gdyby ten cały popiół zebrać, a przynieść na ręcze nie jakiegoś chrustu, który się za chwilę spali, ale aby dostarczyć takich rzeczy, które nie ulegają spaleniu, a wciąż sprawiają, że płomień się pali. Ja byłem kiedyś w takim miejscu. W miejscu, gdzie moje życie nie było, nie można było porównać do czegokolwiek innego, jak do kubki popiołu. I pewni ludzie wtedy przyszli do mnie, powiedzieli mi: Andrzej, słuchaj, jest dla ciebie ratunek, jest dla ciebie szansa. Ja byłem w miejscu, w którym myślę, że nawet nie można było mojego życia nazwać kubką popiołu. Bo wiatry życia już ten popiół rozrzuciły, rozdmuchały i tam było tylko wypalone miejsce po ognisku. Może tak jest w twoim życiu dzisiaj. Może to, co ty myślałeś, że da tobie spełnienie, satysfakcję, jakąś radość życia i jakieś paliwo. Może dzisiaj zastanawiasz się: Panie, po co ja tu jestem na tej ziemi? Jak ja mam dalej żyć? Nic mi się nie układa. Jezus mówi: przyjdź do mnie, a ja rozpalę nowe, całkiem nowej jakości ognisko w twoim życiu. I kiedy ja byłem w takim miejscu, pewni ludzie do mnie przyszli i pokazali mi kilka wersetów, bardzo prostych, powiedziałbym, no, prostych. Na przykład pokazał mi jeden z moich kolegów taki werset odnośnie Jezusa, którego w ogóle się zastanawiałem, czy on był, czy w ogóle ktoś taki istniał, bo czy to nie jest jakaś legenda, czy to jest w ogóle dowiedzione, czy ktoś taki był na ziemi. I kiedy on mi powiedział pewien werset, to tak jakby, wiecie, nagle przestało być dla mnie ważne, czy Jezus istniał. Nagle przestało być dla mnie ważne, czy to on był faktyczną, czy jakąś osobą chodzącą po ziemi, czy to jakaś tylko, wiecie, idea, albo jakaś taka myśl. Ja słyszałem ten werset wielokrotnie w czasie świąt, gdzieś tam, wiecie, w kościele, na nabożeństwie czy na mszy. Ten werset brzmi tak: i urodzi syna i nadasz mu na imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. On zbawi lud swój od grzechów jego. Wiecie, ja zobaczyłem, że te różne rzeczy, które robiłem, my zwykle mamy taką tendencję mówić, że jak robię coś złego, to mówię: o, robiłem w życiu złe rzeczy. I to jest taki język codzienny, ale gdybyśmy zastosowali język biblijny, to jak musimy powiedzieć? Grzeszyłem. A tu jest powiedziane, że On zbawi lud, czyli Jezus zbawi lud od jego grzechów. Czyli kiedy ja przyjdę do Niego i opowiem Mu o moich grzechach, to On co zrobi ze mną? Uratuje mnie, zbawi mnie, wyrwie mnie, zabierze te grzechy. I wiecie, moglibyśmy wiele innych wersetów.
Jeśli przyjdę do Jezusa, to w innym miejscu Boże Słowo mówi, kiedy przyjdziesz do Niego, to usłyszysz, jak Bóg powie do ciebie: synu, córko, odpuszczone są tobie, co? Twoje grzechy. Odpuszczone są tobie twoje grzechy. Apostoł Paweł, mimo że już potem długie lata chodził z Bogiem, Jezus był jego przyjacielem, Duch Święty był jego pocieszycielem, ale w pewnym momencie apostoł Paweł pisze takie słowa, ja przeczytam z listu do Koryntian z 15 rozdziału, przeczytam kilka wersetów. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, zacznę czytać od 3 wersetu. Najpierw bowiem podałem wam i to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony. Skoro został zmartwychwzbudzony, to co się z nim teraz dzieje? To znaczy, że żyje. A skoro żyje, to co może zrobić? To się może ukazać. Albo innymi słowy, objawić. I dalej Paweł pisze, że i ukazał się Piotrowi, czyli Kefasowi, potem 12 uczniom. Potem ukazał się więcej niż 50 braciom naraz. Przepraszam, 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy tylko zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi. Następnie wszystkim apostołom. Tak naprawdę słowo użyte tutaj apostołom to jest angelos. Czyli można by powiedzieć aniołom. Czyli można by powiedzieć posłanym. Tym, którzy są posłani. Apostoł to jest ktoś, kto jest posłany. Ja dzisiaj jestem takim angelos, czy takim angeli, powinienem powiedzieć, w liczbie pojedynczej, który jest posłany do was, żeby wam coś powiedzieć. W końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Co mówi Paweł? Że pracował. Czyli, że dokładał do ogniska. Tak? Ale tak naprawdę, kto dokładał do ogniska? Wszakże nie ja pracowałem, czyli nie ja dokładałem do ogniska, ale kto dokładał do ogniska? Łaska Boża, która jest ze mną. Tak naprawdę sam Bóg dokładał do mojego ogniska. I co się stało? I dalej Paweł pisze, no on zapomniał o tym napisać tutaj, ale mi powiedział, żebym wam powiedział, że on to że moje ognisko dlatego nie wygasało. Bo Bóg dokładał. No to z tym, wiecie, że Paweł mi powiedział, to on mi nie powiedział, to tak wiecie tylko. Kaznodzieje to tak czasami mówią. Nie groził mu syndrom wypalenia. Mimo, że był biczowany, mimo, że był topiony na statkach, mimo, że go wyrzucali skądś przez mur, mimo, że go kamionowali, mimo, że kilka razy wydawało się, że już jest martwy, jego ognisko się nie wypalało. Dlaczego? Bo daleko więcej łaska Boża pracowała w nim. To Bóg dokładał do tego ogniska i zmienił go. Jest taka piękna historia w Starym Testamencie. Szybko ją wam przeczytam. Drugi rozdział Daniela, jeśli macie ze sobą. W 12 roku panowania Nebukadnezara,
miał Nebukadnezar sen, tak iż jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł. Znacie współczesnych Nabukadnezarów? To są ci, których duch jest zaniepokojony i sen ich odszedł. Kiedy ostatni raz miałeś nieprzespaną noc? Kiedy ostatni raz się zastanawiałeś i nie mogłeś, chciałeś spać, może liczyłeś barany? Albo inną rzecz robiłeś i nie mogłeś zasnąć. Twój duch w tobie był zatroskany, zaniepokojony. I kazał król zwołać wróżbitów i magów, czarowników i chaldejczyków, aby królowi opowiedzieli jego sen i przyszli, stanęli przed królem. Wtedy król rzekł do nich, miałem sen i mój duch jest zaniepokojony, bo chcę zrozumieć ten sen. Wtedy chaldejczycy odpowiedzieli królowi po aramejsku, królu, żyj na wieki, opowiedz sen swoim sługom, a wyłożymy ci go. Cwaniaki. Co powiedział król? Król powiedział, opowiedzcie mi sen, a potem mi go wyłóżcie. A oni co mówią? Królu, bądź błogosławiony na wieki, opowiedz nam ten sen, to my ci go wytłumaczymy. A król odpowiedział Chaldejczykom, mój wyrok jest wydany, jeżeli mi nie opowiecie, co mi się śniło i nie wyłożycie tego snu, będziecie rozsiekani na kawałki, a wasze domy będą obrócone w kupy gruzu. Ja sobie w tym miejscu postawiłem w kupkę popiołu. Żeby było w temacie, bo dzisiaj tak o tym popielę. Jeżeli natomiast opowiecie mi i wyłożycie sen, otrzymacie ode mnie dary i upominki i wielką cześć. Opowiedzcie mi przeto sen i wyłóżcie mi go. Wtedy powtórę odpowiedzieli mówiąc, niech król opowie swoim sługom sen, a my ci go wyłożymy. Lecz król odpowiedział mówiąc, wiem na pewno, że wy chcecie zyskać na czasie, ponieważ widzicie, że wyrok jest przeze mnie na was wydany. Jeżeli mi nie opowiecie snu, jeden jest tylko wyrok na was. Zmówiliście się, że dacie mi kłamliwą i zwodniczą odpowiedź i poczekacie, aż czasy się zmienią. Przeto opowiedzcie mi sen, abym wiedział, że możecie mi go wyłożyć. Wtedy Chaldejczycy opowiedzieli królowi, mówiąc, nie ma na ziemi człowieka, który mógłby to żądanie króla spełnić. Czy powiedzieli prawdę? Nie. Poczekajcie, dlaczego? Nie ma na ziemi człowieka, który mógłby królowi to żądanie spełnić. Jest, jak też w ogóle żaden wielki i potężny król nie stawiał takiego żądania wobec wróżbity, maga czy chaldejczyka. Kiedy jest mowa o magach czy o wróżbitach, jest też między innymi mowa o mędrcach, o tych, którzy są mądrzy. To nie tylko chodzi o tych, co robią ecze-pecze, czary-mary. Bo jednym z tych, który był nazwany mędrcem i magiem, był Daniel, który nie był czarownikiem, który był przez Boga natchnionym mędrcem. To, czego król żąda, jest trudne i nie ma drugiego takiego, który by królowi oznajmił oprócz bogów, którzy mieszkają pośród ludzi. Którzy nie mieszkają pośród ludzi. Przepraszam. Dobrze, że ktoś czuwa. Czyli ci magowie mówią co? Z bogów, którzy mieszkają wśród ludzi, nikt królowi nie pomoże. Ale z bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi, no może któryś z tych bogów może królowi pomóc. Z tego powodu król był bardzo zły i bardzo się rozgniewał i kazał stracić wszystkich magów babilońskich. A gdy wydano rozkaz stracenia magów, miano stracić także Daniela i jego towarzyszy. Wtedy Daniel mądrze i roztropnie zwrócił się do Ariocha, dowódcy gwardii przybocznej króla, który wyszedł, aby stracić magów babilońskich. Odezwał się do Ariocha, oficera królewskiego, tymi słowy, dlaczego rozkaz królewski jest taki srogi? Wtedy Arioch objaśnił tę rzecz Danielowi. Na to Daniel poszedł i prosił króla, aby dał mu czas na wyłożenie królowi snu. Zwróćcie uwagę, że pierwszy raz Daniel idzie do króla jak gdyby od zakrystii. Przychodzi do króla i mówi, królu, daj mi trochę czasu, a powiem ci, jaki miałeś sen i ci go wyłożę.
I kiedy był u króla, tak prywatnie, bo wiedzielibyśmy, od alkowy czy od zakrystii, to potem Daniel poszedł do swojego domu, swoim kolegom, wierzącym chłopakom, powiedział tak: słuchajcie, módlcie się i wybłagajcie u Boga niebios, czyli u Boga, który mieszka w niebie, a nie pośród ludzi, abym u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, aby nie stracono Daniela, czyli mnie, moich towarzyszy i wszystkich innych magów izraelskich, babilońskich. Gdybym ja poszedł tak i prosił, to o kogo bym poprosił? No nagle mógłbym się na tych, wiecie, Babilończykach, na tych poganach odciąć, nie? Jakoś tam, wiecie. Ale Daniel mówi, proście Boga, żebym ja mógł objawić królowi sen po to, żebym ja i wy i ci wszyscy magowie i czarnoksiężnicy, żeby oni byli uratowani. Bo jak nie opowiemy snu królowi i jak go nie wyłożymy, to wszyscy zginiemy. Więc Daniel wstawiał się za wszystkimi. I wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. I potem przychodzi cały fragment, kiedy Daniel wysławia Boga niebios i później w 24 wersecie Daniel mówi tak. Potem Daniel udał się do Ariocha, któremu król polecił stracić magów babilońskich i rzekł do niego: nie wytracaj magów babilońskich, wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowi sen. Za pierwszym razem, pamiętacie, Daniel poszedł tak potajemnie do króla, ale kiedy już ma wyłożony sen, to mówi: no teraz zróbcie to publicznie. Niech mnie publicznie wprowadzą przed króla, niech wszyscy usłyszą, że jest człowiek na ziemi, który dzięki Bogu, który mieszka w niebie, jest w stanie objawić królowi jego sen, a raczej opowiedzieć mu jego sen i dać jego wyłożenie. I później, kiedy Daniel przychodzi do króla, mówi tak, 27 werset. Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarnoksiężnicy, ani astrolodzy, ani mędrcy. I Daniel mówi tak, jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nabukadnezarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przyszły przez głowę, są takie. Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten sen, a ten, który objawia tajemnicę, powiedział ci, co się stanie. I dalej werset 30. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w największym stopniu niż, który miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swojego serca. Tu się zatrzymam, żebyś ty zrozumiał myśli twojego serca. Kiedy ja byłem w momencie w moim życiu, kiedy moje życie to nie było nic innego, jak tylko wypalone miejsce po ognisku, przyszedł ktoś, kto wytłumaczył mi myśli mojego serca. Pamiętam, opowiem taką historię sprzed kilkunastu lat, może trochę więcej nawet, sprzed około 20 lat. Przyszedł do mnie kiedyś pewien człowiek. Pierwszą rzecz, którą zwróciłem uwagę odnośnie tego człowieka, to był nieobadany smród. Drugą rzecz, którą zauważyłem, to to, że jego spodnie były tak brudne, że nie było widać, to były jakieś dżinsy prawdopodobnie, ale one były tak brudne, że one się tak świeciły. Wiecie, czasami coś jest tak brudne, tak nabite brudu, że to się aż z brudu świeci.
Ja nie wiem, jak długo te dżinsy, ile lat, czy 13 lat, czy więcej, ile one nie były prane. I kiedy ja z nim rozmawiałem, dowiedziałem się, że on 2 miesiące wcześniej, czy 3 miesiące wcześniej, już teraz dokładnie nie pamiętam, wyszedł z więzienia po kilkunastoletniej odsiadce. Dowiedziałem się od niego, że jest, tak jak on się sam przedstawił, że jest takim pijokiem. I że jest nierobem, że ma 2 ręce lewe i nie potrafi pracować. I wiecie, ja zacząłem z nim rozmawiać. I w trakcie rozmowy, kiedy ja z nim rozmawiałem, ja byłem dla niego jak Daniel. Ja nie wiedziałem, jakie on miał życie, oprócz tego, co on mi powiedział, ale ja zacząłem mu opowiadać moje życie. Zacząłem mu opowiadać o tym, jak moje życie stało się kubką popiołu. Ja w ogóle nie mówiłem o nim. I kiedy ja mu opowiadałem o moim życiu, nagle on mnie złapał za rękę i pyta się mnie: Andrzej, kto ci to wszystko opowiedział? Skąd tyle wiesz o moim życiu? Myśli, które miał o przyszłości, co się stanie, nagle on zaczął właściwie rozumieć. I w pewnym momencie ja mu nie powiedziałem, co ma zrobić. Ja mu nie dałem żadnej wskazówki. On powiedział: Andrzej, jeśli ja nie zacznę pracować, jeśli ja nie zacznę zarabiać na swoje życie, jeśli ja będę cały czas rozgoryczony na moją mamę, na moich ojczymów, na strażników w więzieniu, na wszystkich ludzi, jeśli wszystkich ludzi będę oskarżał, a nie wezmę odpowiedzialności za moje życie, to nie ma już mojego życia. Wszyscy do tej pory byli winni, tylko nie ja. I nagle, tak jak siedzieliśmy, ja mu tego nie podpowiadałem. No, kiedyś pewnie był w kościele, to widział. I nagle mówi: Andrzej, czy jeśli ja bym w tej chwili uklęknął i zaprosił Jezusa do swojego życia, to czy moje życie się zmieni? Mówię: dokładnie. Dokładnie. Uklękliśmy, pomodliliśmy się. Dzisiaj, 20 kilka lat później, jest mężem, jest tatą, do dzisiaj chodzi z Jezusem i kiedy Go spotykam, ma czyste spodnie i nie śmierdzi. I bije ciepło od Niego, i bije światło od Niego. Dlaczego? Bo pewien Daniel, który w tym momencie nazywał się, to nie, chwała dla mnie, absolutnie nie. Bo ja byłem tylko tym Danielem dla Niego, który powiedział: Boże niebios, nie Boże, który mieszkasz wśród ludzi, ale Boże niebios. Ten człowiek umiera, ten człowiek ginie, jego życie się wypaliło. Chcę ci powiedzieć, że jeśli zobaczysz, co dokładałeś do ogniska swojego życia, jeśli uznasz, że rzeczy, które dokładałeś, w jakiś sposób były nie na właściwym miejscu, a to znaczy, że były grzechem, to być może jest dobrze o tym powiedzieć Bogu.